Cześć wszystkim! Cześć kochani! Tak, witamy was w nowej serii na naszych kanałach. Dwa psotne elfy. Dokładnie. I słuchajcie, ostatnio z Asią, kiedy to Asia, w poniedziałek? W poniedziałek, tak, w poniedziałek. Piłyśmy sobie kawkę, moi drodzy. Rano. Tak jest, rano. I wpadłyśmy na fajny pomysł. W ogóle pomyślałyśmy sobie z Gosią, że fajnie by było coś dla was zrobić takiego specjalnego świątecznego. Dokładnie. I stwierdziłyśmy, że właśnie coś zrobimy sobie w Simsach 4 i tak myślałyśmy, co tutaj zrobić, bo wiecie, wszyscy robią raczej takie pozytywne serie, typu, że gdzieś tam pomagają Simom i tak dalej. Wszyscy ratują święta. Tak, a my stwierdziłyśmy, że zrobimy na odwrót. Powiedz, oczywiście, Asia, co że zrobimy. Tak, my jesteśmy inne. Tak, co nie znaczy gorsze. Oczywiście, że nie. Dlatego, moi drodzy, postanowiłyśmy stworzyć właśnie te dwa psotne elfy. U mnie widzicie, jak powstaje mój elfik. U Gosi zobaczycie oczywiście i oglądacie teraz, jeśli oglądacie u Gosi, tak, jej postać. Dokładnie. Tak na przyspieszenie pokażemy wam, jak tam tworzymy. Co prawda zrobiłyśmy sobie już wcześniej... Bazę, tak, bazę, a przy was tam, wiecie, makijaż i tak dalej, także możecie na przyspieszenie sobie zobaczyć i w opisach u mnie Łasi będą mody do tych tak naszych elfów i myślę, że chyba dzisiaj udostępnimy, Asia, co sądzisz? Myślę, że tak, myślę, tak, że wieczorkiem gdzieś tam myślę, że udostępnimy, tak. No to co, może kilka słów o serii, Gosia? No. Jak to będzie wyglądało i tak dalej. Moi drodzy, nasze elfy nazywają się, moja elfka tak nazywa się Psotka. A moja Wredotka, tak. Wredotka, tak jest. Czyli Psotka. Ale obydwie są złośliwe, żeby nie było. Obydwie są złośliwe, tak jest. I co w ogóle będziemy robić w tej serii? Będzie to coś na zasadzie przetrwania, tak jest, czyli coś, co lubicie. Tak. Moi drodzy, nasze elfy były strasznie, strasznie niegrzeczne. Bardzo niegrzeczne były i Mikołaj już nie wytrzymał. Dokuczały innym elfom po prostu. Tak, nie chciały w ogóle pracować, prawda? Były strasznie leniwe. Leniwe i tylko dokuczały. Tylko takie złośliwe były przeokrutnie i Mikołaj I inne już elfy nie się zbuntowały, doniosły Mikołajowi i Mikołaj tak postanowił, jest. Że... Ukaże je, że da im nauczkę, słuchajcie, i wykopał je z biegunu północnego, tak jest. Chcę właśnie dać im nauczkę i dlatego nasze elfy, moi drodzy, wylądowały w guszy. W lesie. Tak jest, same. W tej parceli, dokładnie. Nie mają przy sobie nic, nie mają oczywiście żadnych pieniędzy, nie mają żadnych przedmiotów, po prostu tak jak stały, tak spadły na ziemię. Tak jest. Dokładnie, moi drodzy. I co? I będziemy tutaj próbować przetrwać z naszymi elfami. Tak, co nie będzie łatwe. Do tego, moi drodzy, tak już tak typowo simsowo, że tak powiemy, nie możemy zbierać żadnych roślinek, no bo kochani, mamy zimę. Jak zobaczycie, mamy oczywiście zimę w serii, tak jak i normalnie u nas, więc roślinek nie ma, bo roślinki zimą nie rosną, tak wiecie. I tak samo jeśli chodzi o ryby. Rybki możemy łowić, ale to no musimy sobie zrobić, wiecie. A właśnie, Gosia, bo tak myślałyśmy, żeby im wbić drugi poziom, słuchajcie, sprawności fizycznej i dopiero wtedy będą mogły łowić dokładnie ryby, bo będą musiały wyrąbać przerębel w wodzie. Bo muszą się tego nauczyć, no bo one jakby dokładnie nie było, nie potrafią, tak. W ogóle zasady całe takie, my sobie będziemy wymyślać najprawdopodobniej... W trakcie, na spontanie. To jest wszystko, słuchajcie, na spontanie, tak, dlatego przepraszamy was serdecznie, ale nie ma intra, bo nie zdążyłyśmy po prostu zrobić. Jak mówiłyśmy wcześniej, w poniedziałek dopiero... A chciałyśmy zacząć dzisiaj, 6 właśnie Mikołaja. I aż do świąt. I kochani, odcinki będą codziennie na zmiany. Jeden tak u mnie, drugi u Asi, więc co drugi dzień u każdej na kanale, a wy codziennie będziecie mogli sobie oglądać. Odcinki będą takie, myślę, około 25 minut, żeby nie były bardzo długie, będą no bo jednak sporo nagrywania mamy, jakby nie było, żeby one ale się nam codziennie, tak, tak, pokazywały codziennie, ale chcemy właśnie do świąt codziennie, by się ukazywały. No i co? I te właśnie nasze elfy, no nie będą pomagać się, wręcz przeciwnie, będą utrudniać będą im życie. Prosić. Tak, będą, stwierdziłyśmy, że zrobimy na przekór, po prostu. Nie, że będą takie super grzeczne, miłe, tylko właśnie na odwrót. Ale co z tego wyjdzie, to oczywiście okaże się wszystko na koniec, jakby nie było. Dokładnie. I takie ogólne zasady właśnie, znaczy zasady, Asia, to też w cudzysłowie my nie te zasady. Taką, no, dokładnie. My ale chciałyśmy utrudnić troszkę sobie. Mhm. I żeby było ciekawiej, tak? Czyli wiecie, no żadnych łóżek, nic nie mają, gdzieś tam będą sypiać po drodze. Tak, mycie i tak dalej, wiecie. Także, żeby było ciekawiej, śmieszniej, to tak sobie stwierdziłyśmy. Jeszcze odjęłyśmy sobie właśnie te roślinki, bo z tym to za tak łatwo jest, nie? Wystarczy tak sadzić. Więc tylko skałki, jeśli chodzi o kasę. A jeśli chodzi o jedzenie, to tylko rybki jak sobie wyłowią, więc wiecie, nie będzie wcale łatwo. A do tego, myślę, że znając nasze właśnie elfki,
Nie wiem, czy tak można powiedzieć, elfki. Można, no. Myślę, że one dalej będą dokuczały, bo teraz są tym bardziej jeszcze wściekłe. Dokładnie. Więc... Będą psocić, że ho-ho. Tak, więc myślę, że będzie ciekawie. A teraz właśnie jeszcze o tych naszych elfkach, jak widzicie. To może zacznie Gosia. Na ekranach, to moja właśnie wredotka, jak możecie zobaczyć. Obydwie mamy, słuchajcie, aspiracje wcielenie złośliwości. I stwierdziłyśmy, że postaramy się ją zrobić przy okazji, tak. Jeśli się uda, tak? No bo wiadomo, że one będą złośliwe, będą uprzykrzać się moim życiu, więc myślę, że nie będzie to trudne aż tak bardzo. Zresztą zobaczymy. I moja ma... zabawne, nie? Będzie tak. Tak, a moja ma cechy, słuchajcie, jest wredna. Jest wesoła, no bo generalnie elfy są wesołe, co to wcale nie przeszkadza w tym, żeby były wredne, prawda? Bo można być wesołym i wrednym. Dokładnie. I do tego ma kleptomankę, słuchajcie, tak pomyślałam, że może być zabawnie, gdzie, może gdzieś tam komuś coś zwinie dodatkowo, wiecie, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I moja ma właśnie białe włosy, starałam się, by były takie właśnie trochę skrzatowate, takie śmieszne, zabawne, także możecie zobaczyć, jak to wyszło. A teraz Asia, ty powiedz o swojej psotce, jak ona tam, tak, jakie ma cechy. Psotka, tak, moja psotka, moi drodzy, jak wiecie, również jest wredna, jest i jest wesoła. Tak jest. W ogóle stworzyłam ją z wróżki. Podstawą właśnie do tego skrzacika była wróżka, którą tworzyłam tam kiedyś w nadnaturalnym kasie, więc mi było nieco łatwiej niż Gosi, bo Gosia tak. Tworzyła od podstaw, a ja już i Gosia miałam... nigdy nie tworzyła jakichś takich dziwnych postaci, więc... Kurzała się! Tak! Się cholera! Ja nie potrafię! Tak, bo ja zrobiłam, ja słuchajcie, taką, wiecie, normalną simkę, taką trochę... Suczowatą, że tak powiem, tak, bo ostatnio... Tak, zrobiła sucz typową, powiedz tu wprost. No tak, no tak trochę zrobiłam. I wiecie, pokazuje Asię zdjęcie, ona, że nie, że skrzatę. Mówię, jak jest skrzatę? Mówię, Asię, ja nie umiem zrobić. Nie dogadałyśmy się dokładnie, tak, wiecie, pomysł się. Miałyśmy tak. Dużo mózgów, ale nie dogadałyśmy się dokładnie, o co chodzi. Każda miała inną wizję. Ja tak. Jej tu takiego skrzata pokazuję, a Gosia mi taką sucz. I ja mówię, chwila, nie? No, ale w końcu dogadałyśmy się właśnie, że tak. Robimy takie skrzatowate, bo w sumie te elfy Mikołaja, one są takie, nie? Śmieszne właśnie. Dokładnie, bo to nie mają być, wiecie, jakieś tam piękne simki, elfy. Tylko właśnie takie śmieszne, wiecie, zadarte elfy. No ale tak jest. Tak starałyśmy się zrobić. Także możecie zobaczyć, jak nam to wyszło. I tak jak mówię, myślę, że dzisiaj udostępnimy w galerii i mody postaramy się wam podać. Nie jest ich dużo, co prawda, ale są takie różne, niektóre są starsze, więc nie wiem, czy my wszystkie znajdziemy tak naprawdę. No ale w każdym razie postaramy się i będą w opisie. No i tak jak mówimy, będą odcinki na zmianę. U kogo będzie, Asia, pierwszy? Bo to będzie jutro pierwszy. A nie wiadomo. To się jeszcze dogadamy. Pierwsze to sobie musicie patrzeć, moi drodzy. Dokładnie. Tak jest. Jeśli chodzi o godzinę tych odcinków, tak. Kiedy będą emitowane... Kiedy, Gosia? Ustaliłyśmy sobie... Że o 17. Tak, o 17. Myślę, no. Że dla was też to będzie fajne, bo sobie wrócicie już tam ze szkoły, z pracy, nie? Tak. Do obiadku zawsze dziennie będzie o tej 17. A u kogo będzie pierwszy odcinek? Bo dzisiaj to jest taki wprowadzający. To jest i u mnie, Łasi. A później właśnie na zmianę. No to tam jeszcze... To musicie zaglądać i do mnie i do Gosi, moi tak. Drodzy, tak? Bo jeszcze nie zdecydowałam. W każdym razie będą codziennie. Albo będą u mnie, albo u Asi. Tak jest. Tak. Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Dokładnie. Postaramy się, tak? Śledzić losy naszych dziewczyn. Ja też w sumie jestem ciekawa, co one wykombinują, bo ja to wiecie... Ja też jestem ciekawa. Simowie żyją własnym życiem często i to powiem różne rzeczy szczerze, wychodzą. Że nigdy nie grałam taką postacią i to jest dla mnie nie. Frajda, bo ja nie grałam złośliwymi, złymi w ogóle nie grałam, ale one akurat nie są, są tylko złośliwe. Złośliwymi, tak. Słuchajcie, nie grałam z Simami i nie mogę się doczekać. Co z tego ja też nie. Kiedyś na początku wzięłam się za te aspiracje. Gdzieś tam jeszcze na live'ach jak robiłam, ale nie skończyłam jej, bo no bo tam właśnie trzeba było wszystkim dokuczać i być złośliwym. I to tak, wiecie, średnio jakoś mi to wychodziło, bo zazwyczaj się gra raczej dobrymi symami, jakby nie było, tak? No tak. No także tak. W sumie też jestem ciekawa. Oczywiście, że tu żadnej pracy nic nie możemy mieć, tylko właściwie skałki, Asia, prawda? I te ryby. Dokładnie, ale rybki to pamiętajcie, drugi poziom sprawności fizycznej, przepraszam, one muszą wbić, żeby mogły, wiecie, w lodzie kuć. Dokładnie. I, ale w trakcie myślę, że coś tam jeszcze sobie domyślimy, bo my to wiecie, my to na zawsze pewno. Tak mamy, że jak jakąś serię razem robimy, to w trakcie jeszcze wymyślimy milion rzeczy po drodze, milion rzeczy może się zmienić, słuchajcie, więc to nie jest żadne jakieś wyzwanie czy coś takiego, tylko po prostu na spontanie wymyśliłyśmy sobie z Asią coś takiego i mamy nadzieję, tak. że wam się spodoba. Żeby zrobić dla was właśnie coś fajnego, świątecznego. A też chciałyśmy, żeby to było coś innego, wiecie, nie dokładnie. Takiego typowego, że tak powiem. No, także co? Myślę, także że to chyba wszystko. Dajcie znać, co myślicie o tej serii. I
No i co, myślę, że jutro, no tak jak mówię, zobaczymy, u kogo będzie. To jeszcze się dogadamy, ale u której z nas na pewno będzie i do 24. O godzinie ostatni 17, odcinek w Wigilię. Zrobimy chyba, nie? Zrobimy. No. Także... No dobra, to co, Asia? Myślę, że wszystko, możemy się żegnać. Pobeblałyśmy sobie. Również przy kawie, tak na marginesie, bo jest rano. Tak, bo my tak zawsze. W ogóle są Mikołajki, kochani. Właśnie! Dobrego! Tak, wesołych Mikołajek. Faktycznie, bo my specjalnie planowaliśmy, żeby zacząć z Mikołajek, a teraz zapomniałyśmy o tych Mikołajkach. Dokładnie. Tak, możecie się w komentarzach pochwalić, co fajnego dostaje. Tak. U mnie zazwyczaj Mikołajki to raczej słodycze się dostaje. Tak, u mnie też. Jakieś takie, drobne, prawda? Tak, dokładnie. A większe prezenty zawsze pod choinkę, a w Mikołaja tak. To właśnie takie, wiecie. Tak jest. Jakieś słodycze. Także dajcie znać... sobie zażyczył terrarię dzisiaj. Drobny prezent, słodycz. No twój to już tak gra, wiesz. A w sumie terraria fajna gra, Asia. Fajna jest ponoć i dlatego mu kupię. Bo matka se pogra. O, dobra, moi widzicie? Drodzy. Widzicie? Myślę, no. Tak to jest. No. Ja myślę, że będziemy się z wami już żegnać. Mam nadzieję, że nasz pomysł wam się spodobał. Ale myślę też, Asia, że na tej serii przy okazji pogadamy trochę też o świętach, jak to u nas, jak to u was. O to właśnie tak, chodzi. Tak, żeby to był taki świąteczny klimat. No właśnie, teraz mi się przypomniało, dlatego mówię jeszcze. Właśnie o to chodzi, że będziemy beblać, pogadamy sobie właśnie, jak u nas wyglądają święta, będziemy chciały wiedzieć, tak. Będziemy wciskać nosy też, tak, w nie swoje sprawy. Będziemy chciały wiedzieć, jak u was wyglądają święta, jak wy obchodzicie święta. I tak będziemy sobie gadać po prostu. O, dokładnie. A nasze elfy będą w tle, tak naprawdę. Złośliwie dokuczać, kochani. Tak, my jak zawsze, wiecie, my obydwie dużo gadamy, jak zwykle jesteśmy nieogarnięte, także myślę, że będzie fajnie. Chodzimy sobie w słowo. Tak. Nie, drzemy się. Nie, my tak mamy. Tak. Dobra, miałyśmy gadać 10 minut i tak, już... Tak, 12, kończymy. Braknie nam, Asia, materiału z elfów. Dobra, kończymy. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Pa, pa. Pa, pa.